Siemano, ja jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście bezzmiennie GeForce Skins. Mamy sobie 938 zł, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test skrzynek premium i exclusive. Zrobimy sobie takie małe zawody, jak ja to robię w ostatnich odcinkach. I zobaczymy sobie po prostu, z której skrzyneczki dropnie nam droższy skinek. Zacznę może sobie od skrzyneczki premium. No mam nadzieję, że zarobimy trochę na tym odcinku, bo te skrzyneczki jednak wiecie, mogą coś oddać, ale nie muszą. Dobra, 20 zł na sam początek dostajemy. Jest to ze skrzyneczki premium, no to ekskluzyw raczej nie ma ciężkiego zadania, żeby przebić, ale daje nam Cortexa za 17, no dobra. No czyli jednak na razie 1-0 dla skrzyneczki premium. Druga seria, mam nadzieję, że otworzymy chociaż po 5 tych skrzyneczek, bo tak słabo leci, że zaraz pieniędzy nie będę miał. Dobra, 20,79, a ze skrzyneczki exclusive co nam wyleci ciekawego? Raz pamiętam, że ten Digilek Blaze mi poleciał, o Scout Dragonfire, więc oznacza to, że mamy 1-1. Ponownie otwieramy sobie skrzyneczkę premium. Zobaczymy sobie, co tym razem nam wyleci z tej skrzynki. Okej, jest to kałach cesarzowa. Oznacza to, że jest, no chciałem powiedzieć, że jest plus, ale jednak plusa nie ma. Więc otwieram sobie teraz skrzyneczkę exclusive. Zobaczymy, czy skrzyneczka exclusive dorówna. No niestety nie dorównuje. I mamy 2-1 dla skrzyneczki premium. No, skrzyneczka premium jest droższa o te 6 zł. No, tak powiedzmy już w zaokrągleniu. No i zobaczymy sobie Masterpiece, czy to jest drogie? To kosztuje 139 zł, no dobra. Myślałem, że to będzie droższe, ale nie będę narzekał oczywiście, bo jest proficik, a tutaj mamy AWP Redline. Oznacza to, że i tak wygrywa Masterpiece, no dobra. Czyli mamy 3-1 dla skrzyneczki premium. To już teraz piąte otwarcie robimy, może jeszcze trochę więcej. Okej, skrzyneczka premium, no tutaj chyba zdecydowanie chcę wygrać. 258 zł. Dobra, lecimy sobie teraz ze skrzyneczką exclusive. No i zobaczymy, co tutaj. No tutaj też uspik, ale nie zabójstwo potwierdzone, tylko korteksik. Czyli mamy 4-1 dla skrzyneczki premium chyba. Już się pogubiłem w liczeniu, w każdym razie chyba tak. 41 zł, a z ekskluzywa wylatuje nam. Zobaczymy, co nam wylatuje z ekskluzywa. Chyba trochę mniej dokładnie. Więc 5-1. Otworzymy sobie ostatni raz. Pójdziemy jeszcze na jakieś inne skrzyneczki. Zrobimy jakiś kontrakcik. O, fajnie, że powiadomienie systemowe przyszło. Mamy 20,79. Chyba jest 5-1 dla skrzyneczki premium. I zobaczymy sobie, co tym razem tutaj. Kałachneon Revolution, czyli 5-2 mi się wydaje, że będzie. Tak jest. 5-2. Mam jeszcze 297 zł. Więc może spróbuję sobie dwa razy Tiger Speeda sobie otworzyć. Za 185. No i zobaczymy sobie. Proszę, żeby ten format był Factor New tylko. Ja nic więcej nie chcę. No nie, no minimal wear. No średnio, średnio. Dobra, mamy jeszcze 125 zł, więc zrobimy sobie 4 coverty, pójdziemy na kontrakt i spróbujemy jakiegoś upgrade na 50%, żeby może zarobić sobie. Okej, to jest bardzo dobry drop, mi się wydaje, tak jest. Dobra, idziemy sobie na kontrakt, zobaczymy sobie i co nam wypadnie. 337 zł, nawaja jakaś, 200 zł, o kurde. To trzeba by to zdecydowanie więcej na 1000 zł spróbować. Jak nie siądzie ten 1000, no to trudno. Ale to jest 20% chyba, no nie. Dobra, starczy, powinno starczyć tyle, zobaczymy, czy siądzie. I zobaczymy sobie, czy siada, stoi. Stój, łe, już myślałem. Więc dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie. Siemano!